Halo, halo, dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, stary tryb, ale nowa kariera w wadze ciężkiej. Gramy Tysonem Fury, który nie mieści się nawet w miejscu, którym powinien stać, bo go tam elementy interfejsu przysłaniają. Tak, moi drodzy, jest, to nie jest custom, jest to normalnie przez grę zrobiony Tyson Fury i gramy na poziomie, no, legendarnym, będzie ciekawie. Nie mogę zmienić tego poziomu już na żaden inny, już do końca będzie legendarny i tak dalej, więc będzie, no, będzie wesoło, będzie na pewno trudno. Tym bardziej, że to jest typowy bokser, nie jest to MMA fighter, więc no będą cyrki, coś czuję, że będą cyrki, to szczególnie na początku. Ale dlaczego nie? Mam jeszcze w planach inną tutaj karierę, innym zawodnikiem i jeszcze mam w planach karierę zawodniczką. Także myślę, że obok Fury'ego będzie kariera właśnie zawodniczka, a potem jeszcze jedna kariera. No i wiecie, jest jeszcze Bruce Lee, możemy Bohowiczem, ale Marcina Najmana mam stworzonego, słuchajcie. Jakby co. Tymczasem musimy tutaj boks potrenować, bo no nie chciałbym, żebym w boksie odstawał Tysonem. No unikam obrażeń. Aha. Dobra, udało się, powiedzmy. Zobaczymy, jak sobie będzie Tyson Fury radził. Obawiam się, że może być różnie, cholera. Naprawdę się tego obawiam. Bo ten poziom nie wybacza. Ten poziom trudności już nie wybacza. Trudniejszego nie ma, prawda? A Tyson Fury, no to nie jest urodzony MMA fighter, umówmy się. To jest pięściarz. Premia ewolucji zawodnika proste. No spróbujmy. O, udało się zaliczyć knockdown. Stójkowo, mimo wszystko, że tutaj z kopnięciami pewnie będzie lipa, jeśli chodzi o Tysona, to i tak jego zasięg ramion, no, będzie pozwalał naprawdę tutaj na, myślę, na wiele w tej stójce. Walcząc z rywalami. No zobaczymy. Jestem ciekaw. Ten sparring partner to taki trochę nie za dużych gabarytów, prawda? Okej, mamy trening pierwszy za nami. No, będzie ciekawie. Gypsy King. Trochę obity. Trochę jest obity z tego, co widzę. No nie wiem, teraz próbować tutaj coś z zapasami, coś działać, bo raczej defensywne zapasy, nie? Raczej defense, jeśli chodzi o jakieś tutaj tego typu elementy, by się przydało, no bo tak, to no raczej tutaj nie będziemy prowadzili walki w parterze. Z tym typem, dobra. Słuchajcie, no to co, jeszcze jakiś sparring właśnie, może zapasy. Wykonaj obalenie za jedną nogę, no dobra, no. No spróbujmy, no coś trzeba tutaj podziałać i zaraz to trzeba będzie wykorzystać punkty. Wykonaj obalenie za jedną nogę, umiem to zrobić. S, udało się, przejścia w clinchu. No możemy to zrobić. Możemy też poobijać naszego przeciwnika. Chociaż mieliśmy tutaj się skupić na przejściach w clinchu, ale to nic. Jesteśmy w pełnej gardzie. No, chciałem właśnie poćwiczyć coś, ale widzę, że może być ciężko z tym. Okej. No może jednak się uda. Aha. No, już mnie przytrzymał. Pierdzielony. Cały czas mnie kontruje, no. A my tutaj ani staminy, ani paska, nic nie mamy. Nic nie widać. Okej. To był taki komunikat. A nie będę wam tłumaczył, bo jeżeli to było słychać, to się, co, ten, jeżeli by było słychać ten komunikat z kompa, no to sorry. Ale wydaje mi się, że chyba tak. Że chyba było słychać właśnie, dobra. Wstajemy? Nie wstaniemy nawet. Okej. Okej, guys, czas na pierwsze starcie. Na pierwszą walkę. Tyson Fury. Pierwszy raz tutaj zawalczy w oktagonie dla UFC. No zobaczymy jak mu pójdzie. Nasz przeciwnik Fury'ego, no jest zdecydowanie bardziej doświadczony, bo ma na koncie aż 22 walki, 12 wygranych, 10 przegranych, czyli bilans jakby nie było dodatni. No i doświadczenie niesamowite właśnie w MMA. Tyson nie ma tego doświadczenia.
I tutaj będzie problem. Tutaj będzie problem tym bardziej, że no jest brawlerem tutaj ten nasz rywal, ale jednak parter, zapasy tutaj wiecie, no to wszystko dla Tysona będzie nowe, zupełnie nowe. No i też ma takie gabaryty, że w parterze, w stójce straszy zasięgiem. Tyson Fury w stójce straszy zasięgiem, ale w parterze to cała ta broń w postaci właśnie zasięgu, no to ginie. Tak naprawdę. I teraz pytanie, czy Tyson się nie spali. Poziom legendarny, przypominam. No i będzie... No będzie ciężko, kurde, no nie oszukujmy się. No ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, prawda, Tyson? Lecimy. Lewy prosty. Przede wszystkim boksersko. No. Musisz punktować. Nie jest źle na razie. Chociaż teraz właśnie Tyson odczuł. Masz inne rękawice, nie? No. Teraz ładnie uppercut wleciał. Było kopnięcie pierwsze od Tysona. No poszła seria, ale wszystko jakby blokował tutaj przeciwnik. No zobaczymy. A i mógł tutaj lewym sieknąć Tyson swojego przeciwnika. Oj. Uppercut. No i obalenie będzie, no właśnie, tutaj, kurde. Czy Tyson da radę? No może być różnie, wam powiem. Może się uda przetoczyć? Chyba się uda przetoczyć. No Tyson Fury... Niech próbuje. No nie, to było zbyt proste. Okej. No nic nie może zrobić. Na razie trzymany cały czas w tej full guardzie. I teraz. Teraz jest szansa, żeby poobijać trochę przeciwnika. I znowu pełna garda. Okej. No i znowu Tyson. Tyson znowu ma szansę porozbijać przeciwnika. Oj, ale nie w taki sposób. Wariacie. Będzie dosiadł prawdopodobnie. Tak też myślałem. Jakieś BJJ tutaj wskoczyło. Niby fajnie, no ale wiecie. No. Nie oszukujmy się, ale sytuacja nie należy do wymarzonych. Na szczęście sobie pomożemy tutaj właśnie. Oj, wstaniemy pięknie. Dajesz, Tyson. Oj! Nadział się. Dobra. Piękny uppercut tam leciał, mogło być tutaj na pograniczu tak naprawdę. Knockdownu przynajmniej. A, że go nie sięgnę tutaj teraz to... Dobrze, Tyson, dawaj, robisz go. No kurde, teraz trochę porozbijany został Fury. Pięknie, robisz go, Tyson. To jeszcze nie jest koniec. Ależ było blisko, był knockdown. Odczuł to. Nasz przeciwnik, pięknie, teraz to może być koniec. Robisz go, Fury, robisz go, no. I znowu, no już teraz naprawdę. No ile można czekać. I on to jeszcze, kurde, wytrzymał.
No Tyson, on tutaj, no nikt tutaj nie będzie liczony, tutaj musisz typa skończyć. Cały czas wytrzymuje to. Aj, Tyson, Tyson. No runda nasza, no runda nasza, już wygraliśmy tę rundę. Na szczęście. Ale nie wygraliśmy walki, tutaj wszystko się jeszcze może zdarzyć. Cholera wie, jak ten gość tutaj się zachowa, co wymyśli. No kończ! On to wszystko wytrzymuje. Z czego ten gość ma łeb? Już nawet nie mówię, że szczękę, tylko po prostu łeb. Co jeszcze Tyson ma zrobić? Przecież to jest jakaś miazga. Ten gość nie pada. No to ten tryb będzie ciężki na tym poziomie, to Fury jeszcze. Oj, backfist. Kurde, no nie wyprowadziłem w odpowiednim momencie. Dobra. No, panie Tyson. Pięknie teraz. No to musi być koniec. Ale to nie jest koniec jednak. Kiedy będzie koniec? Teraz! Już nie odpuścił Fury, już go tam przycisnął do tej siatki, po prostu go łomotał cały czas, nie ma parteru. Fury jeszcze się musi podszkolić, ale knockout, piękny, no nie, no jednak stojkowo tutaj też kondycja, bo Fury ma kondycję, mimo wszystko, ale no ma kondycję, no. Kurde, prawie mu głowę, gdyby nie siatka, myślę, że głowa mogłaby odlecieć. To jest koniec kariery tego typa, tam kręgi poszły, to jest potworny knockout, brutalny knockout. O człowieku. Nie no, Fury zaskoczył i to pozytywnie, moim zdaniem. Bardzo pozytywnie, bardzo mnie to cieszy. Bardzo cieszy mnie to, co się tutaj wydarzyło. By knockout, dokładnie tak. Tyson Fury. My man. My boy. Dobrze, moi drodzy. Zapowiada się, wydaje mi się, obiecująco. Naprawdę obiecująco. No jestem ciekaw waszej opinii. Jeżeli wam się podoba, zostawcie łapę w górę. Koniecznie suba zostawcie. Koniecznie subskrypcję, bo próbuję wbić 30 koła subów. Także byłoby mi miło. Ja się z wami żegnam i widzimy się, słyszymy niebawem. Miłego dnia życzę. Lub wieczora, lub nocy, lub... no nieważne, nie wiem kiedy to oglądacie. Trzymajcie się, na razie. Hej.